W okresie od dnia 4 grudnia 2015 roku do 30 grudnia 2015 rozpatrzono następujące sprawy. Wydano zarządzenia wójta. Pierwsze, wydano dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Zmiany w budżecie dokonano poprzez zmniejszenie dotacji na opiekę o 2200 zł. Z rezerwy celowej przeniesiono 21 tysięcy złotych 800 na realizację zadań sołeckich, a z rezerwy ogólnej 9061, z czego 3561 na budowę mostka przy stawie w Nierzewie, 5,5 tysiąca na działalność kulturalną. Pozostałych zmian dokonano wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania budżetu. Trzy zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 i wydano dwa zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego zadań z administracji rządowej na 2015 rok. Powołano komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdującego się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w Kołczynie. Powołano komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck. Zatwierdzono zmiany w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Puck na 2015 i komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Puck. Przetargi. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, oświetlenia ulic w miejscowościach gminy Puck z podziałem na poszczególne zadania. Zadanie pierwsze: Dar Żuli, ulica Słoneczna i Złota, Połczyno, Cicha, Wesoła, Makowa i Zachodnia, Starzyno, Plac Zabaw, Rekowo, Górne, ulica Słoneczna, Widlino, ulica Spacerowa. Zadanie drugie: Donatowo, ulica Polna, Domaturstwo Dębowa, Bukowa, Łąkowa, Klonowa, Wschodnia i Kwiatowa, Leśniewo, Mechowska do ulicy Akacjowej, Leśniewo, ulica Drzewki, Rejmonta, Słowackiego i Mickiewicza. Zadanie trzecie: Łeb, ulica Puska, ścieżki rowerowej w kierunku Mieroszyna i Mieroszyna, ulica Kaszubska, Krótka, Długa, Strzelno, ulica Szkolna i Działkowa. Im Rzezino, zadanie czwarte: Zielona, Polna, Brzostowa, Olchowa, Jesionowa, Tęczowa, Pogodna, Spacerowa, Strażacka, Świętego Wójcieka i Spokojowo. Wybrano jako najkorzystniejsze oferty Biuro Projektowe Inwestycji Budowlanych Efekt, Sławomir Karczmi, ulica Abrahama 23A, zadanie pierwsze 12 750 zł, zadanie drugie 20 461 zł, zadanie trzecie 10 250 zł, zadanie czwarte 16 974 zł brutto. Dokonano odbioru zadań inwestycyjnych. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mała Piaśnica, gdzie ustawiono 11 lamp, koszt inwestycji wyniósł 53 259 zł netto. Brutto. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Wolfram Mokrzycki Podwiecki z Łebka. Odebrano remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Połchowie, koszt 57 500 zł. Wykonawca robót Drachem Jan J. Zwejherowa. I 11 grudnia odebrano odcinek chodnika w Smolnie, ulica Pucka do przejazdu kolejowego. Zadanie zrealizowano wspólnie z zarządem dróg powiatowych w Pucku. Całkowity koszt 323 787 zł. Udział gminy Puck 161 893 zł. Zawarto umowy na wykonanie projektu ścieżki rowerowej pomiędzy Słuckiem a Brudzikowem i podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Swarzewem a Radoszewem oraz zagospodarowaniem miejsc postojowych. Akty notarialne. Domatówko nabycie działki nr 38/8 o powierzchni 8135 m kwadratowych. Droga darowizna na rzecz gminy. Wartość nieruchomości 16 630 zł. Oświata. W dniu 4 grudnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół gminy Puck w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu szkół do realizacji zadania jakość edukacji ogólnej, projekt w zakresie rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych. Dla realizacji projektu wykonano diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów szkół gminy Puck. Wartość projektu około 4 milionów zł, wkład własny do 5%. Wszyscy tutaj dyrektorzy złożyli chęć uczestnictwa w tym projekcie. Termin składania wniosków, dzisiaj przyszło pismo z Urzędu Marszałkowskiego, przesunięty został na 29 stycznia 2016 roku.
Pomoc społeczna. Gmina Żywiec Pomocy Społecznej w Pucku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 zakupił i rozdysponował wśród klientów ośrodka 330 paczek żywnościowych dla 143 rodzin. Łączna wartość paczek to 27 017 zł, z czego 60% sfinansowano z budżetu państwa, 40% z budżetu gminy. Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa Złotówka za złotówkę, według której rodzina przekraczająca próg dochodowy nie będzie automatycznie pozbawiana zasiłku, ale jej świadczenie będzie pomniejszone o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy. Bo do tej pory było, przekroczyłeś złotówkę, nie dostawałeś niczego. Nowe świadczenie, które również wchodzi z dniem 1 stycznia 2016 roku, jest świadczenie rodzicielskie. Ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło. Świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na osiągany dochód. Co miesiąc, przez rok od po urodzeniu dziecka dostaną po 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł wydłużony być nawet do 71 tygodni. Również osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymują wyrównanie do 1000 zł. Do dnia dzisiejszego nie ukazała się publikacja rozporządzenia wprowadzająca dróg do obsługi świadczenia rodzicielskiego. Mogą więc być problemy z obsługą mieszkańców gminy w pierwszych dniach nowego roku, gdyż drukarnie zaczną przyjmować zamówienia na druki dopiero po publikacji aktu prawnego. Od 1 stycznia 2016 roku procedura ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz kartę dużej rodziny będą mogły odbywać się internetowo. Wniosek oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą mogły być złożone przez osobę ubiegającą się przez internet. Osoba ubiegająca się będzie uwierzytelniała składane przez internet wnioski i załączone dokumenty za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzającego profilem zaufanym ePUAP. Niestety systemy nie są jeszcze w pełni przygotowane do nowych zadań, gdyż nie ma nadal dostępu do bazy danych ZUS oraz ograniczony jest zakres danych w systemie ECO-SMON dotyczący orzeczeń o niepełnosprawności. W dniu 9 grudnia odbyło się walne zgromadzenie spółki wodociekowej z okazji 35-lecia działalności oraz dni otwartych na oczyszczalni. W ciągu 33 dni oczyszczalnie odwiedziło około 1000 osób, w tym 50 mieszkańców Swarzewa. Również część państwa uczestniczyła w tym wydarzeniu. 2 grudnia 15 grudnia odbyło się spotkanie z kierownikiem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, panem Puciniakiem, na temat realizacji wspólnego projektu pod tytułem Zagospodarowanie Kaczego Winkla. Uzgodniono o potrzebie spotkania z Dyrekcją Regionalną Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Spotkanie wstępnie uzgodniono na 11 stycznia 2016 roku w gminie Puck. Zadeklarowała zarówno pani dyrektor Dzikowska, jak pani Jarosik, że na takie spotkanie przyjadą i przedstawimy nasze najważniejsze problemy. W dniu 16 grudnia odbyło się w gdyńskim akwarium konferencja wieńcząca realizację projektu restrukturyzacja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej, zwany Zoostera, zrealizowany przez Związek Międzygminy Zatoki Puckiej. W ramach projektu zrealizowano zarybianie, ochronę tarlisk, ochronę trzcinowisk wewnętrznej zatoki, restrukturyzację łąk podwodnych oraz szereg badań naukowych dotyczących Zatoki Puckiej wewnętrznej. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Pani Starosto, Panie Burcie, Szanowni Radni i Szanowni Goście. W służbie policji, gdzie jestem od 25 lat, 20 lat związany z garnizonem gdyńskim, 5 lat z powiatem wejherowskim. Ostatnie 10 lat to 5 lat na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego w Wejherowie i 5 lat ostatnie jako pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Gdyni. Myślę, że
doświadczenie już spore i myślę, że to doświadczenie będę mógł wykorzystać tutaj. Liczę na szeroką współpracę z Państwem w zakresie bezpieczeństwa, także szeroko rozumianej profilaktyki oraz rozwiązywania takich problemów społecznych jak alkoholizm, przemoc w rodzinie, bezdomność, bo te przypadki już po tych dwóch miesiącach tej służby też zauważam i myślę, że tutaj ta współpraca będzie skuteczna i zadowalająca. Dziękuję bardzo za przyjęcie. Ja już powolutku, mimo tego, że pochodzę z sąsiedniego powiatu wejherowskiego, to już wiele tutaj i miejscowości, i problemów zdążyłem poznać i przy współpracy moich współpracowników, policjantów myślę, że ta praca będzie skuteczna, szczególnie też w okresie sezonu letniego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Radni, Panie i Panowie Sołtysowie. W imieniu własnym Pana Przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kozakiewicza, Pani Burmistrz Panny Bruchniewskiej, wszystkich radnych oraz mieszkańców naszego miasta chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia w zbliżającym się nowym roku, pomyślności, zdrowia dla Was wszystkich, dla Waszych rodzin i najbliższych. Chciałem też powiedzieć i mieć taką nadzieję, życzenie, żeby nasze stosunki, jakie są między gminą a miastem, były jak do tej pory tak pozytywne. Oraz żebyście w nowym, nadchodzącym roku swoje decyzje, które podejmujecie tutaj na sesjach, były jak najbardziej trafne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. I jeszcze o głos prosi Pan Starosta, Pan Jarosław Białk. Bardzo proszę. Już jest taka miła atmosfera, to pozwólcie Państwo, że ja przed głosowaniami budżetowymi również w imieniu Zarządu Powiatu razem z członkami Zarządu Powiatu, z Panią Dyrektor Jolą Bieszkę, z Panem Bronkiem Serszkę, członkiem zarządu, z Panem Darkiem Skórą. Jak patrzę, czy jest ktoś jeszcze z radnych powiatowych, bo gmina Puck ma dużo radnych powiatowych. Chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za ten pierwszy rok naszej współpracy. Podobnie jak Pan Przewodniczący, oceniam tą współpracę jako bardzo dobrą. Zresztą trzeba powiedzieć, że w powiecie puckim z gminami powiatu puckiego zawsze współpraca układała się bardzo dobrze i w ten sposób tworzy się taki efekt dodany, tworzy się efekt synergii, dzięki któremu trochę szybciej, trochę więcej, trochę sprawniej realizujemy różne rzeczy. To był rok, który obfitował w różne doświadczenia, ale też wiele nowych inwestycji. Powiat zajmuje się głównie inwestycjami drogowymi, co zauważyliście Państwo w mijającym roku. Złożyliśmy również wnioski na przyszły rok. Jeżeli pozyskamy środki, to mam nadzieję, że uruchomimy kolejną bardzo istotną drogę dojazdową do powiatu puckiego. To jest jedna z pięciu dróg wjazdowych i jedna z najważniejszych wjazdowych na teren powiatu puckiego. No i oczywiście prowadzi w znacznej mierze przez rozległą gminę Puck. Myślę tutaj o drodze przez Mrzezino. Rondo chcielibyśmy zmodernizować do krzyża, czyli do tej części, którą zrobiliśmy w tym roku i dalej od torów, gdzie jest ten nowy chodnik położony tutaj wspólnie w kierunku Smolna, właściwie do mostu i potem ten odcinek między Zelistrzewem a Puckiem. Na 19 złożonych wniosków do tak zwanych schetynówek, to inaczej się teraz ten program nazywa, znaleźliśmy się na 9 miejscu, a wniosków, które w pierwszej turze dostały dofinansowanie, jest 8. Więc jesteśmy pierwsi poza pudłem, ale się tym nie przejmuję specjalnie, bo zawsze są oszczędności poprzetargowe. Zresztą z tych wniosków z poprzednich lat i tak jesteśmy bardzo wysoko.
Zrobiliśmy to świadomie, dlatego że gdybyśmy chcieli być na pierwszym, drugim albo trzecim miejscu w wnioskach wojewódzkich, to złożylibyśmy tylko odcinek ulicy Gdyńskiej, czyli od mostku, który wjeżdża na drogę betonową, powiedzmy do ronda czy do tego skrzyżowania w Mrzezinie. I wówczas w punktacji, którą sobie obliczyliśmy, mielibyśmy prawie wszędzie maksymalne punkty i na pewno byśmy byli w czołówce projektów, które dostały dofinansowanie. Ale wówczas moglibyśmy liczyć tylko i wyłącznie na maksymalnie 700 tysięcy dofinansowania. Myśmy zaryzykowali, powiedzieliśmy, że chcemy ten cały odcinek zrobić. W związku z czym projekt urósł prawie do 6 milionów złotych, dofinansowanie 2,7. I to oczywiście było ryzyko. Myślę, że każda kwota, którą uzyskamy powyżej tych 700 tysięcy, już spowoduje, że będziemy zadowoleni. Mamy też tutaj zabezpieczenie we własnym budżecie, w Państwa budżecie, co pewnie dzisiaj uchwalicie. I za tą współpracę w tym zakresie i wielu innych chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Nie chcę specjalnie długo mówić, bo macie trudną sesję proceduralną z budżetem. W imieniu Zarządu Powiatu jeszcze raz, w imieniu Rady Powiatu bardzo serdeczne podziękowania dla wszystkich za współpracę i mam nadzieję, że ta współpraca będzie nam się dalej bardzo dobrze układała. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Po tych jakże miłych wypowiedziach i akcentach przechodzimy do dalszego porządku obrad. Wysoka Rado, uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Puck na lata 2016-2024. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykuł 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: Marian Kujawski, przewodniczący, Roman Fandrejewski, członek, Anna Łukaszewicz, członek, opiniuje pozytywnie z uwagami projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Puck na lata 2016-2024. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2015 roku do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 188/15 Wójta gminy Puck z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Puck na lata 2016-2024 i projektu budżetu gminy Puck na rok 2016. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w latach 2016-2024 nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w artykule 242 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że planowany dług jednostki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016 wynosi 2 565 165,91 zł, co stanowi 2,84% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, skład orzekający stwierdził, że w 2016 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana w wysokości 4,56% planowanych na ten rok dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłaty w wysokości 11,34% planowanych na ten rok dochodów. W latach 2017-2024 również kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów, uznaje je za realnie uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem
główne źródła dochodów uwzględniają tendencje kształtowania się ich wielkości w oparciu o kwoty subwencji, dotacji celowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierają również informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy objęty prognozą. Z uwagi na fakt, że wzrost poziomu dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do poziomu ich wzrostu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, skład orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. Wielkości zaplanowanych rozchodów w latach 2016-2024 wynikają z harmonogramu spłat dotyczących zaciągniętych zobowiązań. Wydając niniejszą opinię, skład orzekający zwraca uwagę na następujące rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 1 do projektu WPR. W pozycji 1.1.3 dochody z tytułu podatków i opłat wykazano kwotę 22 258 673 zł, natomiast w projekcie budżetu 20 601 3 zł. W pozycji 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazano kwotę 9 218 780 zł, natomiast w projekcie budżetu 9 157 780 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił w sentencji. Jeśli chodzi o te rozbieżności tutaj, które tutaj sugeruje Regionalna Izba Obrachunkowa, to jak Państwu wspominałam na komisjach, iż nie ujmuje się niektórych paragrafów dotacji w WPF. I ja już Państwu nazywam te zmiany w załączniku nr 1 do WPF, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę. Dziękuję Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Panie i Panowie Radni. Opinia Komisji Budżetowej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Puck na lata 2016-2024. Komisja Budżetowa, Inwestycji i Rozwoju w składzie Łukasz Kodas, przewodniczący komisji, Marcin Sikora, dostęp przewodniczący komisji, Małgorzata Klandowska, członek komisji, Wojciech Myślisz, członek komisji. Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 roku zapoznała się z projektem wieloletniej prognozy finansowej gminy Puck na lata 2016-2024. W wieloletniej prognozie finansowej sporządzono prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, spłaty ostatniej raty zaciągniętych zobowiązań przez gminę Puck planowana jest na rok 2017. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który wspomaga bieżące zarządzania finansowe gminy, określa potencjalne możliwości inwestycyjne gminy, a także określa wieloletnim ocenia zdolność kredytową gminy. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2024 jest zgodna z budżetem gminy na rok 2016 w zakresie wyniku budżetu długu oraz kwoty przychodów i rozchodów. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia zmiany w skali zadłużenia gminy, możliwości inwestycyjne oraz możliwości opłaty zaciągniętego zadłużenia. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej, gmina prowadząc gospodarkę finansową przestrzegać będzie w okresie prognozy ustawowych wskaźników w zakresie progów zadłużenia. Mając powyższe na uwadze, komisja stwierdza, że dokument ten został opracowany na podstawie zebranej wiedzy na temat przychodów i wydatków z lat poprzednich. Uwzględniając nim realizację aktualnych i ewentualnych przedsięwzięć, przyjmuje pewien margines ryzyka na przewidziane wydatki. Natomiast w prognozie zadłużenia przyjęto zasadę pełnej kontroli. Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje kierunki zmian i pełni funkcję dokumentu strategicznego. Mając powyższe na uwadze, komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2014. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania uchwały o wieloletniej prognozie finansowej? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
uchwały. Uchwała Rady Gminy Pucz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pucz na lata 2016-2024. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Pucz uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nową treść załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pucz na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Nadaje się nową treść załącznika nr 2 obejmującego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Pucz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy Pucz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ustęp 3. Upoważnia się wójta gminy Pucz do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pucz. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 7 punktu porządku obrad, do uchwalenia budżetu gminy Pucz na rok 2016. Bardzo proszę, pan wójt. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście. Projekt budżetu na 2016 rok zakłada dochody łącznie w kwocie 90 458 tysięcy złotych. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego, analogicznie do tego samego czasu, o kwotę o 4,7%. Dochody własne planowane na rok przyszły wynoszą 42 118 588 zł. I tutaj wzrost jest o 14,2%. Największe zwiększenia dochodów następują w podatku od nieruchomości, to jest 2,6 miliona złotych. Na to składa się podatek, przede wszystkim podatek planowanych dochodów z oczyszczalni i z Olera. Podwyżka, którą wnieśliśmy do nam, jest około 100 tysięcy złotych, natomiast był znaczny spadek dochodów z tytułu podatku rolnego. O 1,5 miliona wzrosły udziały w dochodach państwa z podatku PIT i 2,7 miliona zwiększyły się subwencje, które otrzymujemy z budżetu państwa. Są to udział w podatku od osób fizycznych i subwencje na 2016 rok są założeniem do projektu i na tej bazie przygotowaliśmy budżet. Ostatecznie po uchwaleniu budżetu państwa na pewno kwoty mogą ulec zweryfikowaniu. Dobrze, żeby one uległy zweryfikowaniu w górę, a nie w dół. Wydatki łącznie zaplanowane na 2016 wynoszą 87 785 tysięcy złotych. Spłata kredytu wynosi 3 773 zł. I pozostanie nam na 2017 do spłaty jeszcze z zaciągniętych zobowiązań 2 560 000 zł. Ta sytuacja pozwoli nam realizować i zaciągać zobowiązania na te zadania, duże zadania, które chcemy realizować w tym okresie programowania 2014-2020.
Tworzy się rezerwę ogólną, celową na wydatki sołeckie, zarządzanie kryzysowe i na granty w wysokości 1 550 000 zł. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi równoważą się po stronie dochodów i wydatków i wynoszą 2 405 695 zł. Największe pozycje w wydatkach budżetu na 2016 rok jest to, jak w każdym budżecie, oświata 37 082 500 zł, stanowi to 41% całego budżetu. Pomoc społeczna 11 076 220 zł, 12,2%. Gospodarka komunalna 10 829 zł, 11%. Transport łącznie z utrzymaniem inwestycjami 9 150 228 zł, daje to 10,1%. I po zabezpieczeniu tych wszystkich działań w budżecie na zadania inwestycyjne na 2016 rok pozostała kwota 10 928 452 zł, co stanowi 12,1%. Zadań takich głównych, które w tym roku będziemy, w przyszłym roku chcemy zrealizować, to jak tutaj pan starosta mówił, dotyczą one dróg i chodników. Jest to 8 150 918 zł na te zadania. Są tutaj zapisane następujące zadania. Ulica Bursztynowa, Rykowo Górne, Żytnia, Żeliszczewo, ulica Długa w Łebczu i modernizacja drogi Puc, praktycznie Mrzezino. I to daje kwotę 8 150 000 zł. Do tych wszystkich zadań mamy nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie. Pozostałe pieniądze przede wszystkim są przeznaczone środki na przygotowanie wielu projektów, które są w tej chwili w trakcie realizacji do nowego programu, no, obecnego 2014-2020. I takim największym projektem, które chcemy tutaj realizować, jest to praktycznie zakończenie budowy kanalizacji na terenie gminy Puck oraz przygotowanie projektów i pozwolenie na budowę, na rozbudowę szkoły w Łebczu i w Połchowie. Oczywiście zadań na pewno będziemy realizować dużo więcej, bo patrząc na wyciąg bankowy z dzisiejszego dnia, kwota jest pokaźna w związku z dobrym wykonaniem dochodów za ten rok. Także będziemy mieli, że tak powiem, nad czym się pochylić w nowym roku i dopisać nowe zadania inwestycyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 1 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Puck na 2016 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Marian Kujawski przewodniczący, Roman Pandrejewski członek, Anna Łukaszewicz członek opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Puck na 2016 rok. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2015 roku do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 188/15 wójta gminy Puck z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Puck na lata 2016-2024 i projektu budżetu gminy Puck na rok 2016. Badając projekt uchwały budżetowej gminy Puck na 2016 rok, skład orzekający stwierdził, został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236 oraz artykule 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uregulowaniami określonymi w uchwale nr 40/53/10 Rady Gminy Puck z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Puck oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przedłożony projekt
budżetu określa planowane dochody budżetowe ogółem w kwocie 90 458 019 zł, w tym dochody bieżące 86 711 139 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 746 880 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej kwocie 87 785 040 zł, w tym wydatki bieżące 77 332 294 zł oraz wydatki majątkowe 10 452 746 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu na rok 2016 w wysokości 2 672 979 zł przeznacza się w całości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Przychody zaplanowano w wysokości 1 100 361 zł jako wolne środki, zaś rozchody zaplanowano w wysokości 3 773 340 zł, które w całości będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów i wydatków opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia wójta w zakresie realizacji zadań gminy. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Marian Kujasów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę. Dziękujemy bardzo Pani Skarbnik. I bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii. Proszę bardzo, radny Łukasz Kornis. Opinia Komisji Budżetowej i Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Puck na 2016 rok. Komisja w składzie Łukasz, przewodniczący komisji, Maciej Sikora, jestem przewodniczącego komisji, Małgorzata Konarowska, członek, Myślisz Wojciech, członek komisji. Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 roku zapoznała się z projektem budżetu na 2016 rok. Proponuję pozytywne zaopiniowanie przedsięwzięć przedstawionych przez wójta gminy projekt. Materiały są przygotowane szczegółowo i przejrzyście. W projekcie budżetu planowane dochody gminy wynoszą 90 458 019 zł. W tym dochody bieżące w kwocie 86 711 139 zł i dochody majątkowe w wysokości 3 746 880 zł. Natomiast planowane wydatki wynoszą 87 785 040 zł. W tym wydatki bieżące 77 332 294 zł. Oraz wydatki majątkowe 10 452 746 zł. W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano również rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000 zł. Rezerwę celową na realizację zadań sołeckich 700 000 zł. Rezerwę celową na wydatki sołeckie inwestycyjne w wysokości 100 000 zł. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł. Oraz rezerwę na zadania zlecone organizacjom użytku publicznego w kwocie 300 000 zł. Rozchody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 3 773 340 zł i w całości będą przeznaczone na spłatę rat kredytu zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych. Projekt budżetu na rok 2016 został sporządzony w oparciu o dochody własne, subwencji, dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Komisja uznała, że projekt budżetu został opracowany rzetelnie,
szczegółowo przedstawiono założenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Mając powyższe na uwadze, komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu na 2016 rok i proponuje przyjęcie oraz uchwalenie budżetu na 2016. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, zanim przejdziemy do czytania i głosowania uchwały, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie budżetu? Proszę bardzo wiceprzewodniczącego Jana Elwarta o przeczytanie projektu uchwały budżetowej. Uchwała Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na rok 2016. Na podstawie odpowiednich przepisów z późniejszymi zmianami Rada Gminy Puck uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 90 458 019 zł, w tym podpunkt 1. Dochody bieżące 86 711 139 zł. Podpunkt 2. Dochody majątkowe 3 746 880 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Puck w łącznej wysokości 87 785 040 zł, w tym podpunkt 1. Wydatki bieżące 77 332 294 zł, na które składają się podpunkt A. Wydatki jednostek budżetowych 59 738 262 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 727 208 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 011 054 zł, podpunkt B. Dotacje na zadania bieżące 6 361 492 zł. Podpunkt C. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 884 246 zł. Podpunkt D. Wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń 84 000 zł. Podpunkt E. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 264 294 zł. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe 10 452 746 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt 3. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Punkt 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 672 979 zł przeznacza się na podpunkt 1. Spłatę rat kredytów w kwocie 2 672 979 zł. Punkt 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 100 361 zł oraz rozchodu budżetu w wysokości 3 773 340 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf 2. W budżecie tworzy się rezerwy. Pierwsza. Ogólną wysokości 200 000 zł. 2. Celową na wydatki sołeckie bieżące w wysokości 700 000 zł. 3. Celową na wydatki sołeckie inwestycyjne w wysokości 100 000 zł. 4. Celową na zarządzania kryzysowe w wysokości 250 000 zł. 5. Celową na zadania celowe organizacjom pożytku publicznego w wysokości 300 000 zł. Paragraf 3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się pierwsze. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Punkt 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Punkt 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Punkt 4. Dotacje
przedmiotowe, podmiotowe i celowe z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Punkt 5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 tysięcy złotych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290 tysięcy złotych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Punkt 6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środków w wysokości 50 tysięcy złotych oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 50 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Punkt 7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 405 695 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 405 695 zł. Punkt 8. Odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 40 tysięcy zł. Paragraf 4. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 5. Ustala się wydatki dotacji. Ustala się stawki dotacji zgodnie z załącznikiem nr 12. Paragraf 6. Upoważnia się wójta gminy Puczki do pierwsze. Dokonania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Punkt 2. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych. Podpunkt 1. W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków. Podpunkt 2. W obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. Punkt 3. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Punkt 4. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i innych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Puczki. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo wiceprzewodniczącemu. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta, podjęta jednogłośnie. Przyjęcie jednogłośnie budżetu na 2016 rok. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zrealizować to wszystko, co tutaj jest zapisane, a jeszcze więcej po wprowadzeniu tych środków, które mamy, będziemy mieli do dyspozycji i zawsze mając na myśli dobro i poprawę życia naszych mieszkańców, będziemy wspólnie realizować te cele. Już dzisiaj serdecznie dziękuję za dobrą współpracę przy realizacji budżetu 2015 i liczę na podobną współpracę w 2016. Dziękuję. Myślę, że każdy budżet jest wyzwaniem. Ale my jesteśmy od tego, żeby właśnie podejmować wyzwania, żeby rozwiązywać problemy, żeby tym wyzwaniom starać się sprostać. I mam nadzieję, że jak zawsze wspólnymi siłami z panem wójtem, z panem skarbnik, z pracownikami urzędu gminy nam się to wszystko uda. Życzmy sobie wspólnie, nawzajem dobrej realizacji budżetu.